Media, proszę Państwa, zazwyczaj informują o kibicach wtedy, kiedy dochodzi do jakichś awantur, prawda? W myśl tego, że wiadomo, agresja się lepiej sprzedaje. Jeżeli nie mamy zadymy, nie mamy krwi, no to raczej nie piszemy. Przy czym nawet wtedy, kiedy, proszę Państwa, opisywane są awantury, media bywają najczęściej jednostronne. Ostatni przykład, proszę Państwa, z Warszawy, kiedy kibice Legii zmierzali na stadion Polonii Warszawa i ponad 700 osób zostało aresztowanych, Bogu ducha winni ludzie, zrobiono pokazówkę. Media niestety, proszę Państwa, co niektóre ogólnopolskie od razu biły brawo policji, w ogóle nie przedstawiając relacji drugiej strony, czyli nie relacjonując tego wydarzenia z punktu widzenia kibiców, prawda? Naczelna zasada dziennikarska, proszę Państwa, żeby pokazać relacje obydwu stron, tutaj niestety nie miała zastosowania. Jest takie przyzwolenie, jak gdyby, żeby kibiców oceniać na wyrost negatywnie. I dopiero później niektóre media, które wcześniej, prawda, rozwodziły się nad wspaniałą akcją policji, dopiero później zaczęły wskazywać na nadużycia ze strony policji. Jednak nie zdobyły się na jakieś przeprosiny, na to, żeby pokazać, że te pierwsze ich relacje były tendencyjne. Chyba jedynie Gazeta Polska opisała sprawę w taki sposób, że przedstawiała też relacje ze strony kibiców. Proszę Państwa, tak jak mówię, media, jak kibice są przedstawiani w mediach? No najczęściej są przedstawiani w sposób stereotypowy, negatywny. Natomiast kiedy kibole, czyli ci najbardziej zagorzali kibice, wspierają dzieciaki z domów dziecka, czy chociażby, proszę Państwa, uczestniczą, tak jak kibice Legii w obchodach rocznic Powstania Warszawskiego, czyli angażują się w jakieś istotne sprawy, zazwyczaj jest o tym cicho. Nikt o tym nie pisze, prawda, bo to nie jest żaden temat, który można gdzieś przedstawić na czołówce. Trzeba, proszę Państwa, podkreślić, że przez to jest taki kreślony, nieprawdziwy, mocno zafałszowany obraz, dlatego że tak naprawdę większość meczów obecnie toczy się w spokoju w Polsce. Teraz nawet mała awantura gdzieś tam jest przez media zaraz opisywana na wszelkie sposoby i przeciętny Kowalski ma takie wrażenie, że pojawienie się w dniu meczu w okolicy stadionu to jest wydanie na siebie wyroku śmierci. Oczywiście przerysowuję, mówię pół żartem, pół serio, ale coś takiego ma miejsce, prawda? A w latach 80. powiedzmy, kibice, którzy jechali na mecz wyjazdowy, byli zdani na siebie. Ówczesna milicja obywatelska mówiła na przykład tak: znacie drogę na dworzec po meczu, dzisiaj jest fajny film w telewizji, to sobie radźcie sami, jakoś dojedziecie, nie? No i jechała taka grupka kibiców, gdzieś tam po drodze czasami musiała się zmierzyć z miejscowymi, dostała po głowach. Dzisiaj oczywiście kibice są eskortowani, są wahadła. Inna sprawa, że często policjanci, którzy eskortują kibiców, zachowują się wulgarnie, prowokują tych kibiców. Czasami zabierają bez zdania racji szaliki klubowe. I dochodzi do tego, że nawet ludzie, którzy są spokojni i deklarują niechęć do awantur, to również oni mają złe zdanie o policji. Bo ta stosuje odpowiedzialność zbiorową, często prowokuje, działa nieprofesjonalnie, nadużywa broni gładkolufowej. Policjanci powinni być obeznani z psychologią tłumu, powinni wreszcie znać różne niuanse kibicowskie. Przecież do dzisiaj się zdarza tak, że policja na siłę rozdziela na przykład dwie grupy kibiców, którzy od lat żyją w przyjaźni. A ci kibice robią wszystko, żeby na trybunach usiąść razem i wspólnie dopingować. No i jeżeli policja ich na siłę rozdziela, chociaż oni się lubią, no to potem jest gotowa awantura, bo oni za wszelką cenę chcą usiąść razem, no i dochodzi do spięć, prawda? Nie byłoby ich, gdyby właśnie służby zabezpieczające imprezy sportowe były obeznane z tymi, powiedzmy, niuansami kibicowskimi. Media, proszę Państwa, obraz kibica w mediach. Media bardzo często same niezdrowo podgrzewają atmosferę. Ja już pominę tutaj tytuły mediów, chociaż mam bardzo wiele takich przypadków. Przedstawiają na przykład media mecze jako starcie dwóch znienawidzonych regionów kraju. A jak już dojdzie do awantury, to cynicznie media się potem użalają, jak to się źle zachowują polscy kibice, prawda? Taki przykład nieodpowiedzialnego, jak sądzę, zachowania mediów mieliśmy wtedy, kiedy po meczu Legii w Warszawie, gdy Legia zdobyła Mistrzostwo Polskie, były te zamieszki na Starym Mieście w Warszawie, na Starówce. I później na drugi dzień jedna z gazet pokazała na pierwszej stronie, pominę tytuł tej gazety, jedna z gazet pokazała zdjęcia kibiców z podpisem, że to są bandyci, którzy uczestniczyli w tej awanturze. Jednak później się okazało, że większość z tych osób, co była na zdjęciach, to w ogóle nie była ani na meczu, ani na Starówce, czyli wzięli przypadkowe zdjęcia osób
gdzieś tam z trybun i po to, żeby, no nie wiem, żeby, prawda, podnieść nakład, lepiej się sprzedać, zrobiono coś takiego, nie zastanawiając się, jak to pewnie wpłynęło na sytuację tych młodych ludzi, często uczniów, prawda, jak oni później byli postrzegani we własnym środowisku lokalnym, w szkole. Niestety, ale takie przypadki mają miejsce, takiego zachowania. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kibiców, kiboli, fanatyków, szalikowców, jak ich zwał, tak zwał, to media sobie jakieś takie nazwy wprowadzają, tak samo jak wprowadzono nazwę blokersi, bardzo chwytliwą. Któż to jest blokers, tak? Że młody człowiek żyjący w osiedlu z wielkiej płyty, bez aspiracji, takie tam ble, ble, ble trochę, prawda? Potem opis subkultury. Proszę Państwa, ja zawsze powtarzam, że nie trzeba mieć szalika, żeby być bandziorem. Jeden idzie, żyje na przykład z jakiegoś przestępczego procederu, chodzi się bić na dyskotece, a drugi przy okazji tego, że coś tam lubi robić, to też chodzi, czasami lubi pójść na mecz. Kibice są oczywiście łakomym kąskiem dla mediów, bo zawsze się gdzieś w tle pojawiają te klubowe insygnia, szaliki, flagi i tak dalej. Dorabia się całą ideologię, prawda? Że jakaś tam grupa mieniąca się kibicami klubu X coś tam zrobiła. A za wszystko się czasami obwinia, chce obwiniać kibiców, a prawda jest taka, że często to ci kibice, proszę Państwa, poświęcają swój własny czas i swoje własne pieniądze i jeżdżą po Polsce czy za granicę za swoimi klubami, prawda? Publiczność, która przychodzi tylko dla dobrych wyników, kiedy tych wyników brakuje z różnych powodów, ta publiczność odpływa ze stadionu, a ci najwierniejsi kibice pozostają z klubem na zawsze. I chciałem dać takie przykłady, które mi przychodzą do głowy od razu, że takie kluby jak chociażby Zagłębie Sosnowiec czy Gdańska Lechia, one tak naprawdę odżyły tylko dzięki kibicom. W 1993 roku zlikwidowano, proszę Państwa, klub Zagłębie Sosnowiec. Zlikwidowano klub, a kibice zostali. Jeździli na mecze zaprzyjaźnionej warszawskiej Legii i na mecze reprezentacji Polski. Natomiast, proszę Państwa, w przypadku Gdańskiej Lechii było tak, że to dzięki kibicom klub przetrwał, po prostu w zarządzie zasiedli kibice i teraz te poszczególne awansy i to, że Lechia gra w pierwszej lidze, to jest zasługa kibiców, którzy nawet gdzieś tam się zaangażowali w trakcie wyborów po to, żeby w Trójmieście zrobiło się znowu głośno o Lechii, bo Lechia była w kryzysie. Teraz Lechia gra w pierwszej lidze i to było możliwe dzięki takim ludziom jak świętej pamięci Tadeusz Dufek, jeden z liderów kibiców Lechii, który się mocno zaangażował i prawda, ta Lechia teraz wróciła do pierwszej ligi, do ekstraklasy. Proszę Państwa, tak jak wspominałem, często jest tak, że niestety nieodpowiedzialność, brak odpowiedzialnego zachowania ze strony służb porządkowych przyczynia się do powstawania awantur. I jeżeli awanturujący się kibic, proszę Państwa, dostaje zakaz stadionowy, to rozumiem, że policjant, który notorycznie przekracza swoje uprawnienia, zachowuje się w sposób wulgarny, na przykład agresywny, też powinien nie uczestniczyć w zabezpieczaniu imprez sportowych. Ja przypomnę tylko, że już dosyć dawno, ale tu się niewiele niestety zmieniło w pracy służb porządkowych. W 1998 roku doszło do tego w Słupsku, że zginął 13-letni Przemysław Czaja, młody chłopak, który pierwszy raz w życiu poszedł na mecz, mama mu dała pieniądze. Zginął po prostu od uderzenia policyjną pałką. A winą tych ludzi było tylko to, że przechodzili małą grupką na czerwonym świetle, prawda? I zginął ten 13-latek. I proszę Państwa, co się okazało? Później jak media zaczęły tę sprawę wyjaśniać, to wyciągnęły to, że ten policjant, który zabił tego 13-latka, już wcześniej zachowywał się agresywnie w przypadku innych sytuacji. Że często interweniował w sposób zbyt pobudliwy, agresywny. Czyli co, należało wcześniej zweryfikować tę jego pracę, wtedy by do tej tragedii nie doszło. Później oczywiście tuszowano tę sprawę, głównie kibice, ale również media, wtedy tutaj plus dla mediów wówczas, nie dały sprawie ukręcić łba, bo najpierw mówiono, że ten chłopak się zabił, bo uderzył, prawda, głową w słup tramwajowy i takie tam różne historie. Potem jednak prawda była taka, że zginął od uderzenia policyjnej pałki.